Pierwszy koncert w ramach tegorocznego festiwalu Wiosenne Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej zapowiada się nader ciekawie. Mianowicie, konstruując zawsze kalendarz naszych koncertów, oczywiście, wiadomo, na naczelną rolę odgrywają tutaj koncerty organowe. Prezentujemy nasz wspaniały koncertowy instrument Eisenbarta. Niemniej jednak, zawsze w każdej edycji przewidujemy jeden taki koncert z powiedzmy szerszą kameralistyką, bardziej taki uroczysty, można powiedzieć, i zwykle jest to koncert, który wieńczy festiwal. Natomiast w przypadku tego, Rocznej wiosennej edycji koncertów, będzie to wydarzenie pierwsze. Ten koncert właśnie otworzy nasze dni muzyki. Tutaj oczywiście zwracam uwagę na to, że koncert będzie miał miejsce już dzień po świętach, 18 kwietnia we wtorek. W związku z czym nawiązuję w sposób bezpośredni do świąt Wielkanocnych. Wykonawcą tego koncertu będzie zespół muzyki dawnej Jericho. Złożony z kilku mężczyzn śpiewających chorał gregoriański i nie tylko. Zespół został założony nie tak dawno przez pana Bartosza Izbickiego, który oprócz tego, że śpiewa, również gra na dawnych instrumentach ludowych, przede wszystkim takich jak gęśle czy lira korbowa. I zaprezentowany zostanie repertuar właśnie wielkanocny, w którym znajdą się zarówno polskie, jak i łacińskie śpiewy związane z tym okresem, takie jak na przykład Wstał Pan Chrystus z Martwych Ninie czy Victime Paschali Laudes sekwencja. Zespół działa, tak jak wspomniałem, od niedawna, od kilku lat, natomiast ma bardzo bogaty dorobek artystyczny, bardzo wiele koncertów, sesji naukowych, wydanych płyt. Także będziemy na pewno mogli tutaj cieszyć się ze wspaniałego wykonania i bardzo ciekawego repertuaru.